ten sport zawsze był od momentu, kiedy człowiek poszedł do seminarium, poprzez po wyjściu z seminarium, pójściu na pierwszą parafię, po chwili już powstał klub pierwszy, taki sportowy, gdzie gromadziła się młodzież i później gdzieś tam na trudnych terenach, gdzie byłem księdzem, no, udawało się wyciągnąć niektórych chłopaków na fajną drogę. W tym całym działaniu pojawiło się właśnie to, aby najpierw tworzyć taki zwyczajny klub z dzieciaków przyblokowych, nazwijmy to, tu w Elblągu, a kiedy to się zaczęło rozrastać, zostałem zaproszony do współpracy najpierw z Olimpią 2004 Elbląg, a od 2013 roku połączyliśmy siły i razem z Olimpią tą historyczną tworzymy silną akademię, silny klub w jakiejś tam koncepcji, która jest nastawiona na szkolenie młodzieży w klubie i próbę dania im szansy w pierwszym zespole. W akademii mamy około 400 dzieci i młodzieży, także dosyć liczną akademią jesteśmy. Chyba najliczniejszą, jeżeli chodzi o nasze województwo. Zanim tutaj przyjechałem, już byłem pewny, że takim punktem bardzo punktem zaczepienia prezesa jest młodzież. Prezesa tu widzimy na wszystkich meczach grup młodzieżowych, więc na pewno mu na tym bardzo gdzieś tam zależy, żeby to funkcjonowało tak jak trzeba i faktycznie no, efekty takich ostatnich naszych tutaj działań są takie, że widać, że to idzie w dobrym kierunku. Poza funkcją prezesa Olimpii, Paweł Gumieniak stoi także na czele Stowarzyszenia Druga Liga i jest wiceprezesem do spraw organizacyjno-finansowych Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Jego pojawienie się w strukturach związku wiązało się z kilkoma zmianami. To było chyba jedno z pierwszych spotkań opłatkowych, które były w związku, gdzie no, zastałem takie dziwne zwyczaje i niekoniecznie dzielono się opłatkiem, że tak powiem, ale myślę, że w następnym roku udało się to fajnie połączyć i odpowiednio przeżyć i wiele osób bardzo ciepło i właściwie na to spoglądało, że tego im też brakowało w jakiś sposób. Udało się zmienić pewną mentalność i spojrzenie na to wszystko. Stawianie na młodzież przyniosło efekty. W poprzednim sezonie Olimpia wygrała klasyfikację Pro Junior System i sprzedała za rekordowe pieniądze Jakuba Braneckiego do Brugbe Termaliki Nieciecza. W kolejce są już następni. Prezes ma swoje zasady i kurczowo się ich trzyma. W naszym klubie jest wielu takich, którzy są obojętni religijnie, są z innych wyznań i to nie ma żadnego problemu. Ważne pokazywać, że trzeba być wartościowym człowiekiem. Jestem bardzo wdzięczny i to muszę przyznać, że to jest, nie wiem, czy to był zawsze ogromny plus prezesa, bo nie znam go od kilku lat, ale jeśli chodzi o transfery i tutaj ten kierunek, to jestem bardzo wdzięczny i tutaj zawsze dziękuję za zaufanie, bo prezes mnie się w ogóle nie wtrąca w transfery, tylko pozwala mi naprawdę robić te ruchy, które ja chcę. Ja zawsze jestem za to wdzięczny, bo to nie jest częste w futbolu. Żeby być dobrym piłkarzem, trzeba mieć wartości. Im ktoś bardziej żyje zgodnie z wartościami pozytywnymi, tym ma szansę zostać lepszym piłkarzem, bo nie marnuje swojego czasu, swojego życia na rzeczy, które oddalają od osiągnięcia sukcesu. Wielu takich chłopaków było, którzy no, z miejsc trudnych rodzinnie ułożyli sobie życie, mają rodzinę, dzieci, dzisiaj są dobrymi ludźmi, którzy mają pewne wartości i to jest fajne i dumne, że ktoś wyszedł na taką prostą, bo wiadomo, wszystkich się nie zmieni, wszyscy się nie zmienią, żeby
się zmienić trzeba chcieć i trzeba stworzyć odpowiednie warunki i trzeba to wykorzystać. Brawo! Super. Nazywam się ksiądz Paweł Guminiak, jestem proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Cieplicach. Zapraszam. Po obowiązkach w klubie przychodzi czas na te religijne. Ksiądz podkreśla, że nie chce, by jedno mieszało się z drugim, choć raz poprosił niebiosa o pomoc. Był taki jeden mecz z Kotwicą Kołobrzeg, kiedy przegrywaliśmy 2-0, graliśmy w dziewiątkę i zremisowaliśmy 2-2. I to było coś takiego ponad nadzwyczajnego i myślę, że to było bardzo ciekawe, bo już była wielka radość jakby tutaj w drużynie Kotwicy. Ja mówię, pamiętajmy, gramy do końca, a ja teraz posiłki wzywam, tak do nich powiedziałem, nie? I 2-2 i się ciekawie skończyło, fajne komentarze były. Wzywając pomocy tej od góry, to człowiek no, komuś życzy źle. Nie? I to też nie jest chyba właściwa forma modlitwy. Tak jakby, tak? Że jak chcę coś załatwiać dla parafii, to przychodzę jako ksiądz, a kiedy załatwiam dla klubu, chcę być traktowany też jako prezes, jako osoba, która w jakiś sposób tutaj dąży do właściwego funkcjonowania klubu. Jest to mała parafia, jest msza o 9 i o 11, czyli od 12 z minutami można gdzieś tam jeszcze jakiś mecz obejrzeć i to mi na pewno pasuje i korzystamy z tego w miarę możliwości. Bycie prezesem wiąże się z wieloma obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zdobywać pieniądze. W Olimpii od początku było pod górkę. W 2013 roku to przejęliśmy, 4-5 lat spłacaliśmy pewne zobowiązania. Dzisiaj jest to bardziej stabilne i na pewno wielu się pyta, zastanawia się, jak to się wydarzyło. Jak to się wydarzyło. Niektórzy może nie pamiętają, jak było ciężko, a tu chodzi o pewną jakby właściwe podejście, że szukamy jak największej ilości środków do klubu i nie wydajemy tych pieniędzy na niepotrzebne rzeczy, zdobywając nawet sponsorów. Też czasami jedni są bardziej religijni, inni są mniej religijni, inni są nastawieni wrogo do kościoła czy do księdza i takie relacje zawsze mogą pojawiać się. W niektórych momentach to pomaga, ułatwia, a w drugich na pewno utrudnia i czasami ze względu tylko może na moją osobę, może pewnych rzeczy nie udało się zrobić. A czuje się pan dobrym biznesmenem? Wydaje mi się, że potrafię połączyć umiejętność zdobywania środków z właściwym ich wydawaniem. Na pewno patrzę wielokrotnie na wydawane złotówki. No i jestem osobą, która zastanawia się nad tym, czy dane koszty są potrzebne. Ja staram się być konkretny w negocjacjach i konkretny w działaniu. Jeżeli wiemy, jaki mamy budżet i ile chcemy wydać środków, no to go nie przekraczamy. Możemy wziąć droższego piłkarza, ale za tym idzie, że następny będzie tańszy albo będzie o jednego piłkarza na przykład mniej. Gdybyś miał jeden atut prezesa Realu Madryt przerzucić na prezesa właśnie Olimpii Elbląg, to co by to było? Finanse. Chciałbym, żebym miał te pieniądze, co prezes Realu Madryt, bo wtedy bym tylko sobie wybierał rzeczy. Myślę, że finanse by na pewno naszemu prezesowi dużo pomogły. Solą piłki nożnej są doping, oprawy i gorąca atmosfera na boisku. Nie zawsze jest to kulturalne. Dla osoby wierzącej często może być to ciężkie do zrozumienia. Zmienność relacji pomiędzy klubem a kibicami pojawia się od czasu do czasu i trzeba mieć to w świadomości, że raz
klepią po ramieniu, bo jest wszystko pięknie, a drugi raz podejmuje się decyzję trudną i trzeba przyjąć krytykę też, która jest czasami bardzo, bardzo mocna, ale też z drugiej strony trzeba pokazywać pewien jeden stały kierunek, nie być zmiennym jak chorągiewka, ale iść po prostu, mieć program, który jest wieloletni, tak jak my od 2013 roku idziemy w tym kierunku szkolenia i wprowadzania młodych ludzi i trzeba być odporny na presję, to też jest ważne. To, co się nauczyłem przez wiele lat, będąc i w parafii, i w klubie, że nie ma takiej możliwości, żeby wszystkich zadowolić. Uważam, że kibice i tak zrobią swoje oprawy, które chcą, ale myślę, że one byłyby bardziej pod kontrolą i bardziej bezpieczne, gdyby konkretnie 5-10 osób odpowiadało za tą oprawę prawnie, karnie i tak dalej, tak? A dzisiaj tej odpowiedzialności nie ma, bo nie wiemy, kto to zrobił tak naprawdę. Ciężko pogodzić piłkę nożną z zawodem prezesa, jeśli się nie ma tej pasji, więc uważam, że trzeba mieć pasję i miłość do piłki nożnej, żeby umieć te dwie role połączyć. Dlatego myślę, że tam pasja jest naprawdę w dużym stopniu i taki duży level pasji jest na pewno u prezesa. Prezes zna się na piłce? Pomidor? Nie, no żartuję oczywiście, mówię, chcąc, nie chcąc, tutaj no prezes, jak powiedziałem, ogląda wszystkie mecze grup młodzieżowych, seniorskie, żyje tym tematem i na pewno jest osobą, która się zna na piłce. Są pozytywne głosy, są na pewno też głosy krytyki, bo wszędzie takie coś się pojawia, na pewno warto podziękować księdzu biskupowi, który w jakiś sposób zaaprobował, czy nie przeszkadza w tym, żeby móc realizować swoją pasję. Na pewno w jakiś sposób martwi się, bo piłka nożna jest taką dziedziną czy elementem nie zawsze czystą i przejrzystą, że tak powiem, no ale z drugiej strony jest jakieś zaufanie i człowiek może się w tym też realizować. Niektórzy pytają skąd tyle czasu i chęci i pragnienia, no ale każdy ma swoje, ja to zawsze mówię, dla mnie to jest pasja. Wolę mieć taką pasję niż inne pasje albo inaczej spędzać czas, wolę się tu angażować. Im bardziej człowiek ma zorganizowany czas, tym mniej czasu na głupoty i tyle.